Siemanko, witam Was na moim kanale Tu się kręci i dzisiaj pokażę Wam troszeczkę inny sposób filmowania, a mianowicie połączenie fotografii i wideo. Dzisiaj zrobimy tak zwane hyperlapsy. Do czego mogą się przydać? Ano do vlogów, do filmów podróżniczych. Naprawdę jest to świetne ujęcie, które może bardziej ożywić Wasz film i zrobić go bardziej ciekawszym. Jak to zrobić? Zapraszam na mój film. Z żoną na spacerze. Słuchajcie, hyperlapse, co to jest? Jest to animacja składająca się z pojedynczych zdjęć, jak każdy film, ale tym razem zrobicie te zdjęcia sami i dzięki temu uzyskacie taki fajny, jednak nienaturalny, ale ciekawy efekt, który możecie zobaczyć też w różnych filmach podróżniczych, różnych znanych vlogerów i tak dalej. Jak to się robi? Powie wam Grzegorz. Ano słuchajcie, po pierwsze bierzemy aparat, ustawiamy wszystkie tryby tak, jakbyśmy chcieli fotografować i przesuwamy się, robimy jeden krok, zdjęcie, jeden krok, zdjęcie. Zdjęcia możemy zrobić na dwa sposoby, albo za pomocą statywu, albo ręcznie. Ze statywem jest może trochę prościej ustawić poziom, ale za to trochę więcej czasu zajmuje, bo za każdym razem musimy tą głowicę ustawić. Natomiast ręcznie jest szybciej, ale na pewno trochę trudniej. Jak sobie w tym pomóc? Jeżeli macie możliwość włączenia siatki w swoim aparacie, czyli tak zwanego podziału, włączcie i ustawcie sobie jakiś element swojego obiektu na przecięciu jakiejś linii. Jeżeli macie możliwość włączenia takiego X-a po środku, jeszcze lepiej, bo wtedy na przecięciu tego X-a sobie ustawicie ten poziom. Ja na przykład tak ustawiłem na głowie pomniku albo na jakimś oknie w kamienicy. Dzięki temu cały czas będziecie celowali w ten jeden punkt. Ale żeby zdjęcia nie były pochyłe, to jeżeli macie możliwość włączenia poziomicy w swoim aparacie, to włączcie i sprawdzajcie. Zdjęcia powinny być w miarę równo. Oczywiście nie zawsze wyjdzie nam równo, nie da rady, żeby każde zdjęcie było idealnie równo, ale to możemy naprawić w postprodukcji. W postprodukcji, w której będziemy łączyli te zdjęcia, czyli w Premiere Pro. Oczywiście zanim to zrobimy, najpierw trzeba zdjęcia obrobić na przykład w Photoshopie albo w Lightroomie, chyba że robicie w JPEG-ach i zdjęcia waszym zdaniem są gotowe, to nie musicie. Jak to zrobić? To już musimy niestety wam pokazać w programie, więc teraz lecimy do domu. Okej, jesteśmy w domu. Czas obrobić nasze zdjęcia i zrobić hyperlapsa w Premiere Pro. Więc co? Skaczemy do komputera. Rup! I pokazuję wam, jak to zrobić. Jeśli mamy pliki RAW, importujemy je na przykład do Lightrooma i w Lightroomie dokonujemy szybko jakichś poprawek według własnego uznania. Następnie kopiujemy te wszystkie poprawki, które wprowadziliśmy z jednego zdjęcia i wklejamy je do wszystkich pozostałych. Kiedy zdjęcia są gotowe, eksportujemy je do jakiegoś katalogu swojego wybranego. Kiedy nam się już wyeksportowały, wchodzimy do Premiere Pro, sprawdzamy sequence settings, czy jest dobrze ustawione, 1920 na 1080, 25 klatek, wszystko OK. Wybieramy File oraz Import, wybieramy odpowiedni katalog, wybieramy pierwsze zdjęcie i zaznaczamy Image Sequence. To jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć. Wtedy wszystkie pozostałe zdjęcia nam się wybierają. I mamy już stworzony nasz hyperlapse. Przerzucając nasz hyperlapse na timeline, wyskakuje nam informacja, czy nie chcemy zmienić ustawień naszego Sequence Settings. Robimy Keep Existing Settings, ale tutaj musimy zmienić Scale to Frame Size, ponieważ zdjęcie jest dużo większe niż Full HD. Jak widzicie, mamy czarne paski, ale możemy to zmienić, zmieniając po prostu Scale. Troszeczkę wyskalujemy sobie i ustawiamy odpowiednio tak, jak chcemy. I już mamy ustawione.
Teraz przydałoby się wystabilizować te zdjęcie. Wybieramy Warp Stabilizer i przeciągamy na nasz klip. Niestety wyskakuje nam tutaj, że nie możemy go użyć, gdyż wymiary tego klipu nie pasują do naszej sekwencji. Dlatego też cofamy to i pierwsze co musimy zrobić, to musimy znestować nasz klip. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy nest. Nazwa jaką chcemy wybieramy, robimy OK i już mamy znestowane, teraz możemy użyć już Warpa. I teraz nam się analizuje. Kiedy nam się już to przeanalizowało, nasz klip, czyli nasz hyperlapse jest gotowy. I to już wszystko. Mam nadzieję, że tym filmem pokazałem Wam, jak łatwo zrobić hyperlapse. Wystarczy odrobina cierpliwości, kiedy robimy zdjęcia, trochę wprawy i musi nam wyjść. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki za subskrypcję i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć!